Hej, witajcie w kolejnym naszym vlogu. Dzisiaj, jak obiecywałem Wam w poprzednim filmie, zajmę się resztą okiem, a dokładnie oknem od sypialni i postaram się również dzisiaj wyciąć sobie na boczne okna. Tutaj jednak będzie troszkę inna strategia, bo będę wycinał wstawki, które będę wklejał od dołu. Tak samo będę robił i z oknem sypialnianym, i z oknami bocznymi. Ok, nie będę gadał za dużo, bo już wiecie mniej więcej co jak wygląda. Ubieram gogle, biorę kątówkę i jedziemy. Powiem Wam, że wycięcie tą piłą włosową poszło dosyć sprawnie i w tym momencie tutaj tylko muszę ładnie to zaokrąglić, bo wyszło praktycznie idealnie. Muszę tutaj ten ząbek tutaj zeszlifować, dorobić ładny kształt i tak samo z tej strony też dorobić kształt i góra będzie zrobiona. Po tym tylko tutaj na dole przykleję się tą wstawkę na odpowiedniej wysokości, reszta paska prawdopodobnie będzie zrobiona z zwykłego laminatu. I w ten sposób to będzie wyglądało tutaj na tym oknie i podobnie na reszcie okien. Ok, kąty ładne porobione. Potem będę to mierzył na oknie. Na razie, dopóki nie ma okna, wezmę tą wstaweczkę, którą tutaj sobie odciąłem. Zaznaczę na niej te 3 cm, tak jak ma być okno, i po prostu będę ją dopasowywał tutaj na krawędź okna, już w miejscu, w którym ona ma się znajdować na ścianie. Dobra. Zaznaczona, ja zakładam okno i przymierzam moją wstawkę do dziury. Hej kochani, żyjecie? To dobrze. Kurczę, nie lubię rzucać gimbalem. Spadł mi już drugi raz.
i raz sobie rozwaliłem trójnóg, a teraz tak mi się poblokował, zaczął strasznie piszczeć. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że dobrze mnie stabilizuje. Na szczęście nic się nie stało, a ja wracam do pracy. Okej, wstawka wklejona na odpowiedniej wysokości. Powiem, że to nie jest takie łatwe uregulować to na taśmie klejącej. Dlatego tutaj, zarówno na tym końcu, jak i na drugim końcu, po prostu narysowałem sobie kreski, odnośniki, jak to ma być uregulowane. I w tym momencie jest równiuteńko 3 cm od krawędzi. No i tak jest okno uregulowane i teraz wystarczy, że tutaj wkleję włókno szklane i wstawka będzie gotowa. Hej, witajcie od wewnątrz. Tylko doszły właśnie pewne malutkie komplikacje. Widzicie, tutaj mam resztki kleju do listew na tej wstawce i po prostu on by troszkę nie współgrał z całością tutaj, byłyby wybałuszenia, brzydko by to wyglądało na laminacie, a nie na właśnie na włóknie szklanym. Dlatego pierwsze zdejmę tą wstawkę, wyszlifuję sobie ten klej, zrobię wstawkę na czysto i dopiero wtedy zacznę ją wklejać. Ale zanim ją zacznę wklejać, zrobię jeszcze boczne okna. Mam teraz troszkę więcej czasu, dziś do wieczora. I od razu zakleję wstawki dla trzech okien, bo tutaj już wiem, jak to mam robić. No ale popatrzcie się, ile względem dołu tutaj podchodzi mi do góry okno. I w tym momencie ja tyle mogę podnieść sobie łóżko. Łóżko będzie praktycznie tutaj do samej góry. Wstawka zrobiona, wyszlifowana, nie ma nigdzie kleju, jest goluteńki laminat i teraz z powrotem przyklejamy ją na miejsce tam, gdzie ma być. Już będziemy robili sobie rusztowanko pod klejenie laminatu, klejenie włókna szklanego, przepraszam.
rusztowanie, podlaminowanie zbudowane. Teraz tutaj na środku one idą po łuku, one mocno odstają i nie dociskają tutaj niczego, ale ja wezmę z punktów środkowych, stąd i stąd. Mam od mojego namiotu rozkładane nogi i zaprę je tutaj o dyszel, dzięki czemu wszystko będzie ładnie dociśnięte, będzie prosto i równo. Ok, jak to tu wygląda? Ładnie, tak to wygląda. I tu będzie klejony znowu w to miejsce laminat. Tylko tu muszę obciąć tą taśmę, która została i tutaj na rogach. I będę mógł już spokojnie sobie wszystko kleić. Ok, w tak zwanym międzyczasie rozrobiłem sobie 180 gram żywicy i pociąłem sobie włókno szklane. A teraz idziemy do przyczepy i będziemy, aha, super mokro, i będziemy kleić. Ja nie wziąłem sobie żadnych rękawiczek, jeszcze muszę zdać sobie po rękawiczki, bo tak w sobie ręce ubrudzę, że ich nie domyję. Dobra, ja ustawiam gimbal i lecę po rękawiczki. Włókno szklane położone, sami widzieliście jak to wyglądało. Nie do końca to przemyślałem, bo tak jakby musiałem je naciągać w tej szparze, żeby ono się wyprostowało między jednym a drugim elementem. Zrobiłem błąd, mogłem sobie od drugiej strony nakleić po prostu taśmę klejącą i do taśmy klejącej laminować sobie to. I w tym momencie byłoby to o wiele prostsze. No jednak zrobiłem mały błąd, zobaczymy jak to jutro wyjdzie. Mam nadzieję, że nic się nie pofałduje, że wszystko będzie w porządku, ale to zobaczymy kolejnego dnia, jak żywica wyschnie. Hej kochani i witajcie, może nie kolejnego dnia, ale dwa dni później. Po prostu wczoraj miałem taką sytuację, że nie byłem tutaj na podwórku sam, no a ta druga osoba nie życzyła sobie do końca nagrywania, a nie chciała marnować pięknego dnia, więc zrobiłem boczne okna i zrobiłem drugą warstwę, tak jakby tutaj na tym oknie sypialnym. Ale nie bójcie się, wszystko wam opowiem krok po kroku, co zrobiłem, więc niczego nie przegapicie. Jak się dobrze przyjrzycie, to okna są praktycznie pod samym przetłoczeniem. Oba podeszły do góry o jakieś 7 cm boczne. Zresztą tutaj mam to napisane na wstawce. To jest wstawka wycięta tutaj u góry. Zaznaczyłem sobie od starego okna tutaj kątóweczką, jedynką, tutaj moją piłką, piłka włosowa, no wyciąłem w ten sposób i wstawkę po odpowiedniej obróbce na zero tutaj, no troszkę wystaje tutaj, nie dało się inaczej, bo dół strasznie był wygięty, co było zresztą widać po oknie, bo było bananowe po prostu. Jak najbardziej się dało, to starałem się to wyrównać, tylko po prostu na tym odcinku czuć pod palcem, że wystaje te 2 mm, a to się zeszlifuje, kiedy od tamtej strony będzie więcej włókna szklanego. Przepraszam za chaos, ale jest szczyt komunikacyjny, bo jest po godzinie 14 i w ten sposób wkleiłem wkładkę, więc wielkość szyby pozostaje taka sama, a tam wygląda włókno szklane pod wkładką od okna od sypialni. Wkładkę. Nie wkładkę, tylko tą. Kurczę, no pomóżcie mi znaleźć słowo. Okej, nieważne. Tutaj już chyba była zamontowana od przedwczoraj. To tutaj jest takie szare, dlatego, bo podeszła wilgoć, bo zrobiłem to wczoraj na wieczór, a było bardzo wilgotno. Dlatego tutaj wyjdzie jeszcze jedna warstwa włókna. Od środka jeszcze co najmniej ze dwie. Dam tam też to mocne włókno, 400. Tutaj coś muszę zrobić, bo jest dość spory uskok. No i troszkę muszę podeprzeć czymś i podgiąć tutaj na środku. Po prostu wypchać to, żeby dotykało szyby, żeby wszystko ładnie dochodziło. Okej. Czyli to wyszło naprawdę super. Aha, super. Zapomniałem klucza. Przepraszam was.
ale tam możecie zobaczyć, jak to wygląda na przeciwnym oknie. Jest po prostu warstwa maty szklanej przyklejona na żywicy. Będę robił to samo dziś i jutro. Będę dawał jeszcze co najmniej dwie warstwy, żeby to było sztywne. Na zewnętrzną stronę nie będę nic dawał. Kolejną rzeczą będzie zrobienie porządku w przyczepie. Tak, bo okna będę miał już skończone. Już powoli będę mógł brać klej mamuta. I aha, tu jeszcze muszę szlifnąć stary klej z przyczepki. Po drugiej stronie bodajże też jest stary klej tam nad oknem, to muszę jeszcze poszlifować i oderwać tamtą listwę pod tym oknem kuchennym. Ale już powoli mogę zacząć brać się za ten tutaj bałagan. Bo jak zrobię te listwy, jak to poszlifuję, jak tam przykleję włókno szklane, ja już zamawiam uszczelki, zakładam szyby i wchodzę do środka, słuchajcie. Z zewnątrz, no chyba, że jeszcze z zewnątrz po prostu ją pierwsze pomaluję, poszpachluję, no. O tym sobie zapomniałem, powiem szczerze. Zostało mi jeszcze szpachlowanie. Teraz najgorsze jest to, że pogoda ma się zepsuć, ma zacząć padać. Dzisiaj mam tak, jakby ostatni taki długi, piękny dzień. Jeszcze jutro, sobota ma być ładna. Więc postaram się ruszyć powoli ze szpachlą. Szpachlą tą zieloną z włóknem szklanym, zarobić te dziury. Na razie wygląda to, jak wygląda. Okna już mam z wyglądu tak, jak mają być. Wszystkie pociągnięte do góry. W następnym odcinku prawdopodobnie będzie albo elektryka, już prefabrykowanie skrzyneczki 230, bo przyszłam i muszę ją teraz rozpakować, skompletować ze swoich aparatów wszystko, co mi jest potrzebne, albo będzie zabawa szpachlówką. Na ten odcinek i z oknami na razie to koniec. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę, subskrypcję, jak Wam się podoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.